Hmm. Raz, 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 raz. Słuchajcie, cholerka. Może mi się uda powrócić. Zaraz wyjaśnię, czy jest. No, sprawdź mi ten speed test. Co? Jakoś to leci. Zaraz zobaczymy, jak będzie w uploadzie. Witam. E co zerwało? Zaraz wam wyjaśnię co zerwało i teraz upload ile wynosi? Okej. Okay. Tutaj działał Orange. I zamówiłem sobie taki typowy router właśnie o. i wyrzuciłem telefon przy samym oknie, także lecimy z, lecimy z mojego T-Mobile'a, także telefonu, mam nadzieję, że uda nam się to dokończyć. Sorry Andrzeju, przepraszam was wszystkich za, za efekty i, i, i to na tyle jakby z... z mm, z mojej strony, także no, łącze prepaid'owe właśnie się skończyło. Dość szybko. Nie nadają się na nie nadają się na streamy, chociaż myślałem, że, że uda się chociażby ten jeden, ale widzicie, potwierdza się, że to, czego się obawiamy, to to się wydarza, bo właśnie dokładnie tego się obawiałem, że żeby może się coś takiego dokładnie wydarzyć. Eee, tak, tak, zmieniłem. Teraz lecimy z mojego telefonu, postawiłem go tam przy oknie i mam nadzieję, że uda nam się do tej 21 spoko dojechać. Fajny termosik dostałem w prezencie. Może bez reklamowania. Taki do, do do picia. I, 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 a chyba w ogóle zacznę kanapki wozić w trasę teraz, bo dużo lepiej mi smakuje własne jedzenie niż takie kupowane po stacjach. Dobry wieczór w Wrocławiu. Dobra, no to wracając do tematu Wrocław, to tak jak mówiłem, pierwszy weekend lutego będę znajdował, jeżeli ktoś jest z Wrocławia, to może poleccie jakieś fajną miejscowość, taką, gdzie jest jakiś taki większy parking, większy plac i moglibyśmy się spotkać. Natomiast dla reszty wtorek, środa, czwartek w przyszłym tygodniu, czyli 16, 17, 18, jestem w Warszawce i jeżeli znajdziemy jakieś fajne miejsce, to moglibyśmy się umówić gdzieś i, i zrobić jakieś spotkanie. Spotkanie takie: oczywiście, zabiorę ze sobą urządzenie do testowania waszych akumulatorów i taką dobrą godzinę, dwie moglibyśmy sobie poświęcić. Nawet moglibyśmy się tak solidnie po południu umówić, bo targi kończą się w okolicach 17, czyli powiedzmy między tam 18 a 20. Moglibyśmy się gdzieś ustawić i, i, i spoko pomarznąć, ale fajnie by było, żeby to gdzieś obok jakieś miejsce z kawą było, żeby się czegoś ciepłego, ciepłego napić. I fajnie byłoby, żeby był większy parking. Także jeżeli ktoś jest z Warszawy, to zaproponujcie jakieś fajne miejsce, albo może w ogóle na tym parkingu pod Nadarzynem, tylko, że to też musielibyście trochę podjechać, tam jest mak na miejscu, bardzo duży parking, tam moglibyśmy się sobie pobadać, potestować, spotkać się, zbić pionę, dajcie mi tylko znać, zabiorę końcową serię kubków, bo za chwilę też pojawią się nowe, takie bardzo ciekawe, Rastal z Gliwic, bardzo fajny projekt, tam dopracowaliśmy razem. Pytanko ewentualne, będzie można zamówić, nie, nie Dawidzie, nie zajmuję się handlem, mogę Ci udostępnić namiary i, i, i bardzo chętnie. 80, 83 to jedziemy, witam jasną stronę mocy, cześć, witaj Macieju. Jedzenie na trasie ze stacji najczęściej jest drogie, zdrowe i średnio smaczne. No, wiesz, lepsze to niż nic, ja tam kupuję na BP kanapki, te takie bagietkowe, lepsze to niż jakieś tam bamburbery. Panie Robercie, jak najlepszy prostownik do 105 GMA, wiesz co? No, ja bym w ogóle poszedł. Yy, znaczy wiesz, to dużo zależy, grek, yy, jaki masz budżet. Ja na dzień dzisiejszy, gdybym kupował prostownik dla siebie, nie kupiłbym na pewno mniejszego niż 15 amperów. Na pewno nie kupiłbym mniejszego, a raczej celowałbym w takiego 25, yy, 25 amperów, bo jest to super przyszłościowe yy, i, i tyle. Co to jest test poranka? No kiedyś prowadziliśmy jeszcze wspólnie z Andrzejem taki test, że testowaliśmy jak prostowniki się spisują, później później odpaliliśmy, odpaliliśmy, odpaliłem samodzielnie w jeden sezon ten test, a później tak pochłania nas czas taki biznesowy w tym okresie zimowym, że po prostu nie było okazji, teraz mi się udało kupić już, mam tutaj cztery, ale też słuchajcie, no, to są potężne budżety tak naprawdę, żeby wydawać test. Tak jak z jednym z Was dzisiaj pisałem maila i on powiedział, że on by chętnie coś ode mnie kupił, ale gdzieś tam znalazł coś stówę taniej. To mówię, mu, że no przez to, że prowadzimy ten typ działalności, bo no ja muszę mieć czas na to, żeby tutaj się z Wami spotkać, odpowiadać na Wasze maile. Słuchajcie, ja dostaję kilkadziesiąt, nawet no w takim sezonie jak teraz, to bym przesadził, ale miałem dwa lata temu taki okres, że miałem 300 par maili dziennie. Ktoś to musi odpowiadać, w to miejsce ktoś inny musi pracować i tak dalej. To są naprawdę takie zasady, czy koszty, ale nie, nie żale się, no to przecież nie robiłbym tego, gdyby mi to nie pasowało, i, i, i natomiast y, no, mnie musiały zastąpić dwie osoby, także i y, 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 y tyle, jakby, nie? Może warsztatem k 4 we Wrocławiu. Karol, Michu mnie pod żadnym pozorem nie, nie wpuści, ani nie zaproponuje takiej współpracy. Wątpię w to, bo nawet w Szczecinie jak był, to tak miałem wrażenie, że robi wszystko, żeby nie poznać i tyle. Ale to spoko, to jego biznes. Nie, nie, nie zamierzam się mu wcinać w żaden sposób. No jest fajny, fajną robotę robił. Bardzo lubiłem oglądać jego odcinki. Zresztą teraz też niekiedy, niekiedy, jak są takie bardzo fajne techniczne, to też lubię. Nie lubię takich lifestyleowych, nie lubię takich opowiadań jak żyć, także te pomijam, natomiast techniczne raz na jakiś czas oglądam. Ale to jak na prywatnym terenie, a co na to właściciel? Nie, 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 to pewnie była jakaś tam propozycja. Może Karol kogoś zna, może coś. Poproszę te namiary na kulona, balsat.ru. Tak jak słyszysz, balsat.ru Dawid i, i, i tam napisać i w tytule napisać do Sergieja. Czy coś wiadomo na temat otwarcia punktu sprzedaży na Górnym Śląsku, czyli tym, który jest na dole. Nie, 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 wiesz, co, to. Mega bym chciał, ale potrzebowałbym jakiegoś menadżera, po prostu, który by się tym zajął. Jakbym trafił, poznał taką osobę, która chciałaby też być partnerem, wspólnikiem, nawet w takim projekcie, to ja bardzo chętnie. Natomiast nie wezmę sobie już na głowę nic takiego, żeby musieć to zajmować, organizować i tak dalej. Jest to zdecydowanie poza ten, poza, poza moimi możliwościami. Arkadiusz tak, no poleciłbym ci tego Wiktora 15 amperów. Zdecydowanie fajne urządzenie. Czekaj ja to widziałem gdzieś. Chyba nawet jest tutaj w ICT on 15 amperów. Victron 15 już z nowym oprogramowaniem i z nową wersją. Także tutaj zamieszczam ci link do tego. Jeżeli sobie życzysz to mówię to z przyjemnością. Arku tam zamieszczam ci dokładny opis tam już jest ta V2 czyli z obniżonym z obniżonym storage'em do 13.2. FL-2213D, słyszałem o tym prostowniku, wiesz co, raz w życiu miałem tą dekę, coś tam testowałem, ale to było jakieś takie, wiesz, takie jachtowe, nie, nie, nie przyglądałem się tej firmie już później dalej, bo też jakby nie było specjalnie dużych okazji. Dobry wieczór z Poznania, pozdrawiam, z Koszalina, no pozdrawiam serdecznie Koszalin, świetnie, że już ta obwodnica prawie jest w całości, bo Jedynym plusem przejazdu przez koszalin Twój, Mariusz, to było to, że można było się koło Aquaparku na BP zatrzymać, po kolejną kawę i lecieć dalej do Elbląga. Bo jestem raczej z tych, którzy o trzeciej wstają i, i po prostu chcą jak najszybciej dojechać. Mam Stef Pola, dobra, lecimy. Arkadiusz Leśniak. Mam Stef Pola 305M, mam kulona 820, nie mam niestety. Ale mam niestety i kupiłem Wiktrona. <laughs> no i super, kurde, nie zaszkodzi. E, to są fajne rzeczy, fajne zabawki, które na pewno się przydają. E, czy masz coś takiego? powerbank przenośny i zaraz to sobie wpiszę w Google. Poczekaj. E... Coś chyba dosyć podobnego. E... Nie wiem, jak to skopiować. Nie wiem, jak to skopiować. Wpiszę D5 250W. D5 kreska 2500W. No, takie w miarę podobne, tylko że bez kółeczek i z, z panelami, z panelami słonecznymi. Podobnie wyglądające. Koszalin to gdzieś w Japonii jest, tak. A co polecasz na podtrzymanie akumulatora do niejeżdżącego auta? Słuchaj, tylko Wiktor poszedł po do głowy i zrobili tą wersję storage, czyli podtrzymywanie na 13.2 i, i, i to zdecydowanie polecam. Robert J., serwus, pozdrow z Gorzowa Wielkopolskiego. Robercie. Jest taka szansa, że jak znajdę kogoś, do, kto by się chciał zająć i pokierować światem akumulatorów, mieszkam niedaleko Gorzowa. No i zastanawiam się, czy sobie nie otworzyć takiego profesjonalnego sklepu z akumulatorami w Gorzowie, takiego z serwisem. I, i jeżeli byś, Roberto, znał kogoś w Gorzowie, kto chciałby popracować ze mną, to odezwij się, bo możliwości mamy, Szczecin jest dobrze skomunikowany. Ja mam do Gorzowa 20 minut, do Szczecina godzinę, także pewnie byłbym w stanie to fajnie, fajnie zorganizować, ale jeszcze nie, nie ma takiej super decyzji. Pewnie to kwestia przeszkolenia człowieka to minimum czerwiec, lipiec, sierpień, tak żeby od września przyszłego roku bardzo poważnie ruszyć. Także temat Gorzowa jest mi na ten moment dość bliski, tym bardziej, że no to lubuskie i, i mam bardzo po drodze teraz. Robert, czemu zmienione jest oprogramowanie w Victronie? No właśnie z tego powodu. Z tego powodu, żeby, żeby ten storage był niższy. No to jak kupiłeś u sprzedawcy, no to Arku, ten kompetentny i odpowiedzialny sprzedawca, da ci znać, skąd sobie to pobrać, albo wyśleć już z nowym z oprogramowaniem, nowym w nowej wersji urządzenie. Jeśli nie, no to pamiętaj, że ten, u kogo wydałeś kasę, powinien się poczuwać do tego, żeby o Ciebie zadbać, żeby Ci odpowiadać na pytania, żeby Ci służyć wiedzą, żeby Ci dosłać jakieś materiały, jak co się działa, jak co się obsługuje. No, tak to powinno wyglądać. Jeżeli komuś dajesz zarabiać, to trzeba, trzeba mu głowę truć tam, gdzie dałeś zarobić. Bo ja niestety mam to do siebie, że w wielu wypadkach uznajecie, że moja wiedza jest super, bo jest za free. Ale jak na przykład coś trzeba kupić, to widzicie, że jest na przykład 50 czy 100 droższe, nie? ale jest droższe z innych powodów, właśnie z tego, że no, pracuję nad tym, żeby dzielić się z Wami informacjami, żeby Wam przekazywać takie rzeczy, nie ukrywać, nie chować, tworzyć dużo materiałów, pokazywać, porównywać i to na tyle. Nie? Także mam mnóstwo takich rzeczy. No, dość dużo na przykład filmów posprzedawałem za symboliczną złotówkę, chociaż dostawałem dużo więcej. Za to, żeby na przykład, mamy dużo takich treści, takich konkretnych obsługowych, konkretne produkty, jak co działa. Ktoś kupuje i mówi, że sprzedawca ma go w dupie, nie odpowiada, że się nie zna i tak dalej. Bardzo często oferuje takie rzeczy i, 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 i to też fajnie działa. Ma pan jakieś doświadczenie z Powerbankami i OSRAM? Nie, nie mam. Nie mam tutaj raz czy dwa razy, miałem okazję, i, i, ale nie ten, nie, nie ogarnąłem. Robercie, co z rezystancją? Odpowiadałem już na ten temat. 5,8 milioma jest w miarę przyzwoite dla pięcioletniego akumulatora pojemności 60. Eee, e, dobra. Czy akumulator AGM marek typu PowerMax, NERBO, MPW są godne polecenia? Chodzi o pracę cykliczną. Sejdno, Jak chodzi o pracę cykliczną do wózka inwalidzkiego, w życiu nie myślę o AGM-ie, od razu pomyśl o Lituwie. Z doświadczenia własnego wiem, że nie warto, po trzykroć nie warto. Osobna ładowarka, jakiś szunt, czy tam kulometr, urządzenie, które Ci będzie pokazywało jaki jest dokładny stan i, i zrób to raz, a porządnie na wiele, wiele lat wiem czemu nie macie w swojej ofercie ładowarek Telwin no i ja, ja nie wiem dlaczego nie mamy, może nie było okazji może są za dobre, może nie korespondują tutaj z nami trudno mi opowiadać na ten temat dzięki temu kanałowi w swoim warsztacie zacząłem sprawdzać na klientom robię im wydruki, a w, a w sytuacji, kiedy jest taka potrzeba, ładowanie. No i bardzo dobrze warto dbać o klientów. Pan mieszka koło Zielonej Góry. Nie, mieszkam koło Gorzowa Wielkopolskiego, koło strzelec krajeńskich. Czy widzisz wszystkie komentarze? Piszę już kolejny komentarz, zero odpowiedzi. Widzę wszystkie komentarze. Piotr Joł, odpowiadałem ci na Twój pierwszy komentarz. Na samym początku się pojawił. Eee, czy widzisz dobra to już odpowiadałem eee, witam mam akumulator kwasowo-ołowiowy z korkami i prostownik stefpol chciałem go doładować pytanie czy powinienem o tak powinien się odkręcać korki najlepiej poluzować je eee, jeżeli chcesz ładować w samochodzie to dla bezpieczeństwa najlepiej odpiąć go z instalacji akumulator czy NOCO 5 sprawdzi się jako urządzenie do podtrzymania? Sprawdzi się, ale ja bym w ogóle nie podtrzymywał, nie podtrzymywałbym, wiesz, tak na długo. Bo no, akumulatory lubią się wygotować. To, to wiemy po eksperymentach na jachtach, że bardzo często było tak, że te akumulatory długo, długo, długo stały na tym storage'u 13.8 w miarę w ciepłym i potem się okazywały, że są zarżnięte i to nawet dość porządne, drogie akumulatory eee. gdzie cię tu przemyliłem, ją. Eee, zaraz tu przeglądam czy Cię, jak zadałeś pytanie, no to na pewno powinienem odpowiedzieć bo przeglądnąłem wszystkie. No przeglądałem wszystkie, ją, także tutaj nie, no nie ma, nie, nie ma nic więcej. W łącze, jakie mamy, to jest 4,86 w DowNLaudzie, w DowNLoadzie i 1,23 w Uploadzie. Także, no, naprawdę, to jest grubo. E tak, Bartku, to jest już część druga transmisji. Dobrze, lecimy dalej. Tutaj było, dobrze pamiętam, okej, okay, to było to kulon jest jedynym prostownikiem, Wiesz, co no dla mnie nie, no pewnie jest mnóstwo przemku prostowników. Natomiast ja trafiłem i dla mnie to jest idealne rozwiązanie. Ma jedno i drugie pokrętło. Jednym ustawiam górne napięcie, drugim maksymalne natężenie zawsze daję względu od akumulatora. I, i dla mnie to jest proste, idiotoodporne urządzenie. I ja jestem zachwycony tym urządzeniem. Natomiast są różne potrzeby, różne osoby. Które gdzieś tam się właśnie patrzę, robię test akumulatora, 88 amperogodzin z 2 plusem z autopartu, klientowi tam wymieniliśmy na reklamacji, pod koniec drugiego roku faktycznie było coś tam z uszkodzeniem, Zbyszek mi to wymienił od ręki w Nowogardzie i jak rozpakowywałem się tutaj u siebie na wsi to Zobaczyłem, że jest w bagażniku, wziąłem go, naładowałem i postawiłem go na dworzu, i takiego w okolicach chyba minus 10 czy minus 11 stopni. E, wziąłem, sprawdziłem pod kątem elektrycznym i teraz go rozładowuję pod kątem pojemności. Ma napięcie 11,85 V i już 45A. Ah. Robię to przy użyciu tym elektronicznym obciążeniem 10A dla pojemności C20, czyli 4,4A obciążenie. Minimum 20 godzin, zobaczymy jutro. Średnia temperatura na pewno nie większa niż zero. Dobrze. A co by było, jakby opatulić Aku w aucie kocem elektrycznym i zagrz... No, wiesz, co by było. Zużyłbyś prąd. Później tak, z akumulatora, żebyś tak chciał ładować. Czyli jeśli poluzuję korki, to mogę spokojnie ładować, nie wyciągając auto, tylko odpiąć go tak. No dokładnie. Poluzuj korki, żeby po prostu ten wodór i tlen, które tam będą w gór, w końcowej fazie wydzielać się w większej ilości, żeby po prostu mogły sobie gdzieś tam ulecieć. Najlepszy sposób naładować na full, rozłączyć z instalacji, aby nie pobierało prądu. No, jeżeli chodzi o podtrzymanie, zgadzam się z Tobą. Hmm, Michał, wspomniałeś coś o Wiktronie, o podtrzymaniu o coś więcej. Tak, w nowej wersji oprogramowania i w nowych urządzeniach. Wiktron poszedł troszkę po rozum do głowy. i Wersja Storage ma 13,2 V, przez co zostawienie na dłuższy okres z takim podtrzymaniem jest spoko, bo nie zniszczy to akumulatora. 13,8 to zdecydowanie za dużo. O, zastrzelcami fajne jeziorko, długie ja z Barlinka. Już to długie, spoko, no bardzo komercyjne. Jest dużo więcej tutaj w okolicach jezior i, i, i zdecydowanie. A w kierunku na Berlinek to jest Danków. Mają dobrego, schabowego z kością, także polecam. Ja bym na twoim miejscu nie ryzykował kwaśnych wyziewów w komorze silnika, no ale zakładam, że będzie miał podniesioną maskę. Panie Robercie, potrzebuję zakupić akumulator do zasilania wypadowej stacji radiowej i tak dalej, max 25 amperów, pod, co podczas ładowania, około 0, do tej pory użytkowałem kwasiaka, wiesz co, yy, pobieram max 25 amperów podczas naładowania i około w czasie odbioru, ok, dobra, nadawania, kurde, co ja czytam na to trzeba byłoby zobaczyć, ile łącznie pobiera, jak, z jakiego akumulatora do tej pory korzystałeś i yy, y, y, y tyle. Natomiast no, litowe są fajnym kierunkiem, są lekkie i szybko się ładują i w miarę bezpiecznie działają, chociaż tam pamiętaj, no BMS cię nie, nie ograniczy. Teraz jest na przykład yy, spoko taka wyprzedaż, zaraz wam powiem, bo też się dzisiaj zdziwiłem, nawet dzwoniłem do Kamila, i, I bardzo mocno mnie zaskoczyły akumulatory litowe, takie dwa. Poczekaj, przesortuj to od najniższej ceny. Tam kontek ma takie dwa akumulatory. Dwa takie akumulatory, gdzie to było? Na emoto, czy tutaj, a nie tutaj było w promocjach. Ma 50 i 70 z końcówki 21 i 22 roku. I naprawdę opychają to oczywiście z gwarancją ze wszystkim i tak dalej. I sprzedają to słuchajcie, 50 jest do nabycia za tam abstrakcyjnie 1100 zł, 1775 to są bez bluetootha, bez tych wszystkich zbędnych rzeczy i no, ja właśnie rozkminiam albo z tych 50, albo z 75 zrobić sobie taką, taki fajny bank, bank energii. Zobaczymy, w którą, w którą, stronę, w którą stronę to pójdzie. E, dobra, to już nam raczej nie będzie potrzebne i lecimy dalej. E, co tam mamy następnego rozpisanego? Mm. Dobra, tutaj w sprawie tego akumulatora to jest kwestia do policzenia. E... E... Idzie to odporne, podłączasz i tutaj ustawić. No tak, ale to wiesz, co, no, jak już ktoś kupuje kulona, to wie, co robi, nie? To, to, to na tyle. E... Jednak ciężkie i niewygodne na wyprawy. No tak Maciej, tak jak ci mówiłem, tam podrzuciłem ci taki link pod spodem zerknij sobie, bo można fajnie wyrwać teraz 50 litową albo 75, piątkę, co prawda bez bluetootha i tak dalej, ale no naprawdę cena robi swoje, sam sobie zamierzam trochę kupić do, do zbudowania małego banku, mogę poprosić o adres sklepu z bankami energii w pana sklepie, wrzuciłem tam poniżej Andrzeju adres MisterOfGrid.pl. tam przenieśliśmy całą naszą działalność taką właśnie związaną z tymi rzeczami. Co myślisz o powerbankach rozruchowych? No, zajmę się powerbankami, ale to dopiero za kilka miesięcy, tak, by po prostu mieć na to chwilę czasu. Eee, tutaj wodę uzupełniać po ładowaniu. Jak naładujesz akumulator, to wzrośnie gęstość, podniesie się poziom i możesz często przelać. Eee, przelać. Eee, mm, mm. Witam, jaka tematyka dzisiejszego live'a. W poprzedniej wersji, zanim nam przerwał, rozmawialiśmy o gicie chwilę, a potem już odpowiadałem na wasze pytanie. Tak, będę ładował oczywiście z podniesioną maską, ale tych wyziewów nie będzie to, nie będzie miało żadnego wpływu. Nawet jakbyś to robił raz w miesiącu. Mm, nie z aku tylko z zewnętrznego zasilania do ogrzewa no tak, 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 ok, jak z zewnętrznego to ok <laughs> czy będzie test ładowani detronik, jak mi starczy budżetu i będzie to popularna na jakimś serwisie aukcyjnym bo taka będzie formuła to tak hmm, tam będę miał budżety do 100 i do 250 zł, w zależności od od urządzeń, tak to będzie mniej więcej wyglądało yy, to jednak wziąłbym do ciepłego do domu Zatem LiFePO jako rozruchowe maty grzewcze, ograniczenie ładowania, co o tym myślisz? Yy, spoko, no to jest i to akumulator, i to akumulator yy, i, i będzie działało. Zresztą słuchajcie, taki yy, to też yy, następny akumulator jaki włożę pod swoją maskę to będzie właśnie litowa. I, 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 i zobaczymy. Mam nadzieję, że tam mi się uda wszystko podomykać i m, tylko ta wysokość mnie tam męczy w tym Peugeotcie. Zobaczymy, jak to się uda poukładać. Panie Robercie, Fiat Doblo 1.9. Skrzynka na obudowę L2. E, poleci Pan jakiś duży akus z rozruchowym. Słuchaj, no tutaj to już musisz pójść w kierunku, e, w kierunku solidnej wagi. Ja ogólnie poszedłbym w agm -a. Tak, bo wagę będziesz miał naprawdę, naprawdę super i porządną tego akumulatora. No i też szybkość ładowania, oddawania prądu nie kupisz w kwasiakach w miarę nic dobrego. Tam czekam na nasze R2 z Ukrainy, jeszcze nie, są, jeszcze nie są produkowane, czekam na wznowienie, bo to byś miał na dwóch odlewanych płytach wapniowej technologii z wieczkiem typu duplex, czyli zabezpieczonym przed wylewem. No to by było super. Eee... Dobrze. Co myślisz o kupowaniu ładowarki Conway KW520? Mam na liście zakupów. Jeszcze nie, nie miałem okazji się z nią zapoznać, ale do ją na pewno kupię. Eee, to teraz e, jak dbać o ładowanie akumulator e, litowy? no Pozdrawiam, z, pozdrowienia z Manchesteru. sobie również cię pozdrawiam z Ma Manchesteru. Eee, tak, no na pewno trochę więcej tych tematów. Gdzieś tam wszystkie rzeczy, które gdzieś tam zwracacie uwagi, są na liście. Tylko kwestia tego, że na razie mi się dobrze odpoczywa i na nagrywanie mam trochę mniej czasu, aczkolwiek już ciągnie z powrotem wilka do lasu. Później co tutaj mamy? Tema Electronics czy nie OK. Aktualnie wiele mobilnych agregatów prądotwórczych posiada osobne gniazdo do ładowania akumulatorów. Czy miał pan już okazję z jakim prądem ładuje? Nie, nie miałem okazji sprawdzać, nie miałem okazji sprawdzać SMS-a Niko. Poczekaj. Na jaki numer telefonu będzie mail zostawić kontakt, abyśmy mogli w późniejszym czasie porozmawiać szerzej na temat który chcieliśmy, eee, słuchaj, ma, e, tam jest, poczekaj, napiszę tego mrakumulator.pl małpka gmail.com na tego maila, nie odpisuję, bo na tym nie ma też niestety tych wychodzących i nie, to jest karta jakaś kupiona tylko właśnie do tego, żebyście mogli zadzwonić. Tutaj natomiast jeżeli piszesz, czy dostanę u Ciebie taką stację przenośną, to nie nie, nie, nie handlujemy tym. I tak, cena byłaby astronomiczna i pewnie i tak e, pewnie większość z was by wolała knąć przez Aliexpressa i, 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 i dlatego nie wchodziliśmy w coś takiego. E, litowy w aucie nie będzie problemem przy mrozie? Nie, nie będzie rob sam problemem, bo akumulator po jakimś czasie złapie, złapie temperaturę i zacznie, zacznie normalnie przyjmować prąd, aczkolwiek już dałeś się tutaj do myślenia, jak zachowa się instalacja, ale nie, tam są rozprowadzenia w większości autach, ale ciekawy temat, posprawdzam. Dzięki za podpowiedź fajnego tematu. Czy do przetwornicy akumulatora AGM, czy kwasiak? Każdy akumulator, bo przetwornica wyciągnie z niego prąd, jak kwasiak, to wiadomo ten do głębokich rozładowań dedykowany, natomiast jak, jak AGM, to tylko do pracy cyklicznej, nie da się nabrać na te AGM do pracy buforowej, do UPS-ów, bo są grubo tanie, ale no, nie warto. Witam, czy wiesz może, czy akumulatory Maxgir 95 ma otwierane? Nie, wiesz co, nie wiem, kto robi dla Maxgira. Widziałem kiedyś, że na pewno to były z Clarius'a, czyli coś, co wyjeżdża z tańszych zakładów z Czech i z Hiszpanii, należących, no tam między innymi z tych zakładów wyjeżdża Warta Bosch, i, 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 I prawdopodobnie stamtąd nie wiem, czy autopart też coś tam nie robił, trudno mi tu odpowiedzieć, wiesz? Dopiero zauważyłem live'a, witam, Cześć Sławek, a ja za 7 minut będę kończył, także widzisz, no ty przyszedłeś, a ja będę odchodził. A czy ładowarki Citek są warte tej swojej ceny? Wiesz, co no, Citek ogólnie jest w cholerę taniej, jak sobie popatrzysz, wdepniesz sobie gdzieś tam, to znaczy, że te ładowarki ogólnie są, są tanie. Cześć, czy miałeś styczność z ładowarką Power? Nie, 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 nie miałem styczności z, z tą ładowarką. Nie wiem, czy ten model, ale jakiś MW Power jest na mojej liście tych zakupowej. Formax dla Karsa, no często będzie to Autopar, często będzie to Excite i często będzie to Clarius. To jest tak duża firma, że tam w zależności od typu akumulatora stosują, stosują różne rozwiązania, jeżeli chodzi o, o, o to, od kogo kupują akumulatory. No, przeczytałem wszystkie komentarze. Także. Dobra, speed, test można wyłączyć, ładowarkę to można się powoli przygotowywać do, do zakończenia komentarza. Muszę pójść do zakończenia tutaj jakby live'a. Muszę pójść dołożyć do pieca, bo przed, tuż przed przyjściem, tutaj jakieś pół godziny, załadowałem piec drewnem. Mamy takie połączenie trochę pieca na pelet, który ma ustawiony priorytet boiler. dodatkowego, żeby się tak super zimno, to odpalam dodatkowo też piec węglowy, znaczy nie węglowy, tylko jaki na drzewo. I, i, I tyle. No ale to jest instalacja, która wymaga super przebudowy, bo tam dość dużo rzeczy jest do poprawy. Jedna z trzech pompek przestała działać i, i też będę za chwilę tutaj się e, będę się ogarniał. E, dobra, kto jest producentem, mam Citeka, jest lepszy od Lidlowej. Na pewno na pewno jest fajniej przemyślany i nie kończy po osiągnięciu napięcia. Rozładowany akumulator poniżej 10,5V do 6V, to odpala. Z drugiego i podczas jazdy, po przejechaniu, uszkodził się. Nie, światło nie miało z tym nic wspólnego. Akumulator był bardzo grubo rozładowany i ładowałeś go potężnymi prądami. Był w dużym skrócie bardzo głodny i wyszła słabość, i po prostu doróżnowałeś akumulator. Po odpaleniu z kabli trzeba jak najszybciej zjechać, dojechać do jakiegoś rozsądnego miejsca i, i, i podłączyć akumulator do zwykłej ładowarki. Eee... Hug the Milk. Wiesz, to nie wiem, nie wiem, nie mamy żadnego kontaktu, odkąd, odkąd zakończyliśmy naszą współpracę w takiej średniej, wręcz słabej atmosferze. To, to gdzieś tylko raz się chyba mrugnęliśmy i przywitaliśmy się tylko w jakimś markecie w Szczecinie. I tak to nie miałem żadnej okazji, nie mam potrzeby i, i, i bardzo sobie cenię ten okres, ten okres, kiedy, kiedy po prostu już jest po. Proszę podać maila, się skontaktuję. Wiesz, to pisałem go powyżej. To jest mrakumulator.pl, małpka Adres mailowy, RDS Garaż. To dla ciebie napisałem. Czy będzie odcinki dotyczące obudowy budowy AGM-a, jak badzie o AGM-a w autach z inteligentną. Wiesz, to dużo było już o tych AGM-ach, łącznie z tą falą, jaka tam powstaje i tak dalej. Mnóstwo tych rzeczy jest. Będzie można jeszcze raz odsłuchać wszystkie Twoje odpowiedzi. Tak, tak, zostawiam te live, te takie właśnie, które są planowane z reguły na poniedziałki. Będzie, no, jak nie zdążyłem, mieliśmy mnóstwo roboty w Szczecinie, dlatego dzisiejszy w środę, a może w ogóle przejdziemy na środę. Zobaczę, jak to się wszystko poskłada, poukłada. I, i, i... No, w środę to by nie był głupi pomysł. W poniedziałek, niestety, mam dość dużo roboty i, i, i tyle. E, Dawid, dziękuję za każdy odcinek i za mój pierwszy live z pana kanałem. Bardzo ci dziękuję, Dawid. To ja dziękuję w ogóle, że chcesz poświęcić się i oglądać. E, z jakim napięciem mogę zostawić ładowarkę Omega 5? I prądem, bo mi samochód go rozładowuje. Z jakim napięciem mogę zostawić ładowarkę? Łado Aha, zostawić ładowanie Amegi 5. Prąd, no to sobie prąd to dobierz mniej więcej 1,10 pojemności. Natomiast Amega, no to dużo zależy, która, wiesz? No ale powiedzmy, że wszystkie są wapniówki, i, i, i wszystkie, no w takiej temperaturach, jak. Jak teraz słyszę muzykę na zewnątrz. Słyszę muzykę na zewnątrz. Poczekajcie. Niedaleko jest budowa. Sąsiad pracuje. w tamtą stronę. To nie będzie przeszkadzać za bardzo, bo tu są pola eee, i... I tyle. Dobra, no to wracając do tej Amegi, dużo zależy, gdzie ładujesz. No natomiast, jeżeli jesteś takim początkującym, to nawet w takim jak teraz nie przekraczaj tych powiedzmy 15,5V. Dużo zależy też, czy masz tą wersję z korkami, czy bez korków, czy to jest oryginalna Ukraina, czy to są te produkty z Diasz Plastika, czy też z Rombata. No tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Musiałbym znać model i kiedy kupowałeś. A kto Jarzysz, kto robi dla Gordona? Nie, 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 ale Gordon na pewno z którejś korpo kupuje raczej. Panie Robercie, nie skończył Pan z tą rezystancją. Jak sprawdzić do czego? No, rezystancja zależy od stopnia naładowania i od pojemności. Im większa pojemność, tym mniejsza rezystancja. I im bardziej naładowany akumulator, tym mniejsza rezystancja. Rezystancja wraz z poziomem rozładowania rośnie i, i też spada wraz z pojemnością. No tutaj też tych czynników, no wiadomo, temperatura też ma na to jakiś wpływ. Eee, ma Pan wiedzę na temat akumulatorów platinium? Chyba są tureckie, ale o których platiniach mówisz? Bo, bo, bo tutaj warto byłoby też się jakby dowiedzieć, kto. Czy akumulatory autoparta są dalej warte uwagi? Na wiosnę będę potrzebował trzy akumulatory, jeden do samochodu traktora. Tak, niektóre serie autopartu są godne uwagi i, i warto o nich pomyśleć. Tak, Robert Wielewicki, Wielewicki. planuje Pan otworzyć, jeżeli miałbym gdziekolwiek otwierać swój oddział, to Trójmiasto byłoby najbardziej, najbardziej takim logicznym punktem dla mnie, bo sporo klientów, których obsługujemy w Szczecinie, posiada również punkty swoje w Trójmieście i z przyjemnością jakbym znalazł kogoś, kto by chciał ze mną pracować w Trójmieście, kto by chciał zająć się prowadzeniem takiego punktu i naprawdę chciałby się temu poświęcić, to byłbym gotów takiej osobie nie była przychylić i, 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 i otworzyć świat akumulatorów w Trójmieście, bo to jest jedyne miasto, co do którego nie mam wątpliwości, że na pewno byśmy sobie tam spoko poradzili. Yy... A pan z lodami przyjechał, nie, eee. nie, 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 dobra, jak ładować akumulator, mały prąd przez dłuższy czas, dużo zależy w jakim stanie jest, i w jakim stanie jest akumulator, wiesz, jeżeli długo stał, to tutaj są inne techniki, jeżeli to jest jakiś tam, wiesz, potrzebujesz szybko naładować, to akumulatorom takie jednorazowanie, jednorazowe szybsze ładowanie niewiele zmieni, eee ta omega i samochód jest w garażu 100 amperogodzin i tak dalej co prąd na końcu 15 miliamperów ojejku, aha, bierze i tak dalej, no to podkręć sobie odrobinkę jeszcze to napięcie, 14,4, możesz sobie spokojnie do 15 podkręcić i, i, i jeżeli będzie tam to jest 15 mili, 150 miliamperów, to jest 0,15 A. no to jest malutko. Możesz go jeszcze troszeczkę podkręcić do 15 v i to natężenie prądu powinno troszeczkę wzrosnąć. Czy masz powerbank przenośny? Nie, nie mam w ofercie Piotrze Jało w takich banków, Dostałem od Chińczyka ostatnio coś bardzo podobnego i jak tylko skończę się tym bawić, trafi to na licytację wśród wspierających kanał i, i, i będzie można sobie to gdzieś tam wylicytować za jakąś tam kaskę, kto będzie chciał to, to zakupić. Jak ładować FB? Tak samo jak zwykłe kwasiaki. Nie ma nie ma żadnego, nie ma żadnego znaczenia. Słuchajcie, jest 21.02. Minęło dwie godziny z krótką przerwą. Te trzy minuty właśnie odrabiam. Bardzo wam dziękuję wszystkim za, za, za wizytę. Słuchajcie, ja myślę, że. Ja myślę, słuchajcie, że na pewno, chyba jednak podoba mi się termin z tymi środami. Wiecie? W przyszłym tygodniu będę w Warszawie. I zastanawiam się, czy nie odwalimy jakiegoś takiego numeru, właśnie typu live z widzami. Co wy o tym myślicie? 17, bo będę 16, 17, 18 w nadarzynie, także zabrałbym ze sobą przenośną kamerę. Tyle, ile nam styknie baterii, w, w tym w, w lapku, to byśmy to zrobili i, i po prostu byśmy sobie coś tam mierzyli, badali i ogarniali. Nie, napiszę to na tym, na, na grupie, jak się tam znajdę, czy tutaj na tym, na. Na YouTubie, jak w części społecznościowej, jak się znajdzie. No właśnie, aha, na TikToku, na żywo z widzami. Wiesz, to na TikToku jest bardzo słaba tam ta społeczność moja, także nie wydaje mi się, żeby to było, bo. Nawet jak coś tam nagrywam, to nie wiem, YouTube to jest takie moje środowisko, także tego się, tego się trzymajmy. No i co wy na to za tydzień 17 live z Warszawy. Tylko tym razem byśmy wzięli jakiś parking, albo jakieś takie miejsce, gdzie moglibyśmy się fajnie spotkać. Może ktoś z widzów prowadzi jakiś taki lokal gastronomiczny, albo jakieś knajpkę, albo jakiś bar, albo jakąś kawiarnię, albo coś w tym rodzaju i, i może byśmy się po prostu na żywo spotkali. Odpalilibyśmy jakiegoś live'a i podyskutowali o wielu rzeczach. Wcześniej posprawdzali. Posprawdzali akumulatory w autach. No, no, jestem super otwarty, jak to ogarnąć, jak to zrobić. Pewnie z telefonu można bez kłopotu odpalić live'a, a później tam odpowiadać na te rzeczy tutaj. Eee, no, w godzinach wieczornych. Eee, no. Pogadam z Ernestem, gdzie to możemy zrobić, także na pewno ten live z Warszawki 17 moglibyśmy ogarnąć. Mogę nawet zaprosić gości od akumulatorów litowych, bo będziemy z kontekami. Także może, jakbyście chcieli, to, to e ewentualnie za ten zaproszę. Wiesz co, okej, okay, w porządku bym, mowa, tylko nie chciałbym z dwie godziny wymarznąć. Ja raczej myślę tak, żeby po prostu, nie wiem, tam z godzinę coś tam posprawdzać i potem no, potem gdzieś usiąść e, w jakichś takich normalnych warunkach i, 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 i się ogadać. Także Dawid, jak masz jakiś pomysł i mógłbyś pomóc, to spoko. Nie opędzisz się od prostych pytań, ale spotkać się zawsze miło. Szkoda, że mam prawie. A skąd jest tej Sławek K? Bo, bo mówię, no dość dużo jeżdżę i teraz będę raczej takie, wiesz, małe kameralne spotkania. Ktoś będzie chciał, mogę spoko ogarnąć e, e, internautów. E, e, śmigam tam na spoty z klubem Voyager, klub Polska. No to Dawid to mówię, to, to mówię, pomyślimy. Pomyślimy może live z widzami na żywo w tygodniu. Tak, właśnie Piotr no, to proponuję żebyśmy to zrobili 17 z Warszawy z widzami i, i, i zobaczymy, co, co z tego dokładnie powynika. Dobra, słuchajcie, bardzo wam dziękuję wszystkim i każdemu z osobna za, za to, że byliście. Z Wrocławia też. A, Sławek, no, we Wrocławiu widzimy się 3-4 luty. Tam zorganizuję spotkanie na pewno, bo będę na weekend. I, i w Trójmieście nadałoby się z interesem Hmm. Eee. <laughs> eee, mówisz eee, RDS, garaż. Mówisz tutaj o tym, o Ambergoldzie? Eee, dobra, eee, podałem powyżej. Dobra, no to słuchajcie, nie zawracam głowy. Bardzo dziękuję wam wszystkim za to, że byliście za tydzień prawdopodobnie widzimy się z Warszawy z widzami. Bawcie się fajnie. Wszystkiego najlepszego wam życzę w nadchodzącym dniu, w zbliżającym się w weekendzie i no i to na tyle. Trzymajcie się. Cześć.